Tak? Okej. Okay. 1-1. Z jednej strony można by się cieszyć z tego punktu, bo Ruch przegrywał, ale tak naprawdę widać było, że Ruch zaczął grać żywiej dopiero po stracie bramki. Myślę, że troszkę mylny obraz tego spotkania. Na pewno od samego początku ruszyliśmy, atakowaliśmy zespół z Wytowa bardzo wysoko. Przez to kosztowało nas to dużo siły i w drugiej części pierwszej połowy to było widać, gdyż parę sytuacji sobie Wytowia stworzyła. My mieliśmy jedną tak naprawdę dogodną, niestety nie udało nam się wykorzystać. I na drugą połowę wychodziliśmy z takim samym założeniem. Dalej dążyć do przodu, dalej starać się stwarzać sytuację. No niestety zawodnik, który wszedł dopiero po zmianie, świeży, szybki, zrobił akcję lewą stroną i dograł do zawodnika. Straciliśmy bramkę. Najważniejsze jest, że potrafiliśmy się po tej stracie bramki podnieść i zespół pokazał charakter. Pokazał charakter, to nie pokazał skuteczności w tych sytuacjach, które już wypracował. No tak, tych sytuacji może było troszkę więcej i trzeba powiedzieć, że powinniśmy je wykorzystać, ale do nas też troszkę szczęście się uśmiechnęło, bo Wytowia miała chyba 2-3 strzały w słupek, poprzeczkę, także ten wynik mógłby równie dobrze wyglądać 3-3 i też byśmy się z tego remisu cieszyli. Nie, oczywiście każdy tu chciał zgarnąć komplet punktów, ale myślę, że ten remis będzie taki sprawiedliwy. Miałem takie wrażenie, może znowu będę, że najwięcej sytuacji, które stwarzał jak stoperzy, Dawid Jackowski wchodził do środka pola i zaczął rozgrywać piłkę. Tak jakby brakowało tego rozegrania przez środek. To z natury się bierze, jeżeli środkowy obrońca włącza się do akcji ofensywnej, to robi przewagę i przez to jest więcej miejsca dla innych zawodników. Tak też to wyglądało. Myślę, że my staraliśmy się grać taką piłkę odpowiedzialną w bocznych sektorach boiska i nieraz nam się to udawało. Jedyne co mogę powiedzieć, to zabrakło w dzisiejszym meczu strzału z dystansu, bo może był 1-2 strzały, ale to nie tego oczekiwaliśmy, bo wiedzieliśmy, że w pierwszej części spotkania bramkarz grał pod słońce, dodatkowo była zwilżona murawa i to na pewno by nie ułatwiało jemu interwencji, a tych strzałów było bardzo mało. Gregorek, chyba 2 strzały. Słabe w ziemi, to wszystko, co można było w pierwszej połowie zrobić. W drugiej połowie też tylko jeden strzał Tomka Piekarskiego nad bramką, a na pewno chcieliśmy, żeby te strzały były. Wiadomo, że to też jest mocna broń. Bytowia też tych strzałów próbowała. Całe szczęście, że nic nie wpadło po tych strzałach. No nic, wiedzieliśmy, jaki to jest przeciwnik. No, trzeba powiedzieć, że Bytowia jest to trudnym przeciwnikiem i ostatnie wyniki pokazały, że potrafią grać w piłkę i ciężkie warunki nam się postawili. Dlatego ten punkt szanujemy, przygotowujemy się do kolejnego spotkania. Tak jest piłkarskie życie. Dobra, dzięki.